zwróćcie Państwo uwagę teraz, w jednym z narożników widzimy patron ułanów. Polskich ułanów chyba też nie jest zaskoczony tym, że tutaj w tym miejscu zetknął się z drogiem. Zwykle to właśnie kawaleria ułani służyli do rozpoznania sytuacji, do meldowania potem o siłach wroga, o ich rozmieszczeniu. No tutaj widzimy, że bolszewicy po tym zaskoczeniu są już tuż, tuż. Widzimy, że sowieccy artylerzyści również przygotowują właśnie działa do tego, żeby odbierać ataki Polaków. Także no, będzie się rozgrywała już większa bitwa, a nie taki drobny incydent tylko rozpoznawczy. Widzimy pojazd pancerny, który po stronie polskiej ma oczyma zamkniętą biało-czerwoną twarz. Także zimy zaczynają się wyrównywać obu stron. Thank you.
partizanka dotychczas nie uzyskała. Przygotowana cały czas. Śmiała sarża kawalerii rozprawiła się z obsługą artylerii oraz wozów pancernych i piechoty. I w ten sposób oto mamy piękną polską wiktorię. Proszę, żeby się zmieścić. I takie, proszę Państwa, epizody jak ten dzisiejszy. Łączność nie była jeszcze na tak doskonałym poziomie technologicznym, jak to ma miejsce dzisiaj. Samoloty jest w niewielkim użyciu, rozpoznanie lotnicze było, ale znikome, także kawaleria zdecydowała o powodzeniu bitwy potycznej. Prosimy o brawa dla ziemnych legionów.